Witamy was bardzo serdecznie, ja jestem Rock, a to jest bitwa Rock kontra Rojo. Cześć Rojo! Witam cię serdecznie, dokładnie tak jak mówisz. Kolejna, czwarta już wojna armii Roya z armią Rocka. Jak tym razem pójdzie naszym ludziom, zobaczymy to. I zasugerowaliśmy się waszymi propozycjami, które zdobyły bardzo dużo łapek w górę, żeby podkręcić ten chaos i bardziej wpłynąć na prawdopodobieństwo konfrontacji mojej z Rockiem. Także wybraliśmy tą małą mapkę, oczywiście hardcore TDM 32, czyli 16 na 16 i istnieje w tym momencie naprawdę niezerowe prawdopodobieństwo, że Rock ubije mnie albo ja jego więcej razy niż raz. No zobaczymy. Ja szczerze mówiąc to po ostatnich szaleństwach to staram się być bardzo ostrożny. Ja już tutaj wiesz. Ja gram snajperem, tak od razu swoje zdradzam. A ściema, nie wierzę w to, co mówisz. No ja wiesz, nie ufasz mi, przyjacielu. Wiesz, no. Kurde, spotkałem się z jednym z twoich żołnierzy, wystrzeliliśmy po 10 pocisków i nikt nie zginął i nikt nie trafił. O kurde, i co, jak się to zakończyło? No nic, dalej każdy biegnie w swoją stronę. Aha, rozumiem. Ja miękkie kolana, jak zwykle, kurde, stres pełny tym. Szwankuje. Co szwankuje? A, kurczę, szwankuje, znaczy coś mi klatkuje, wiesz, jakoś tak skacze, lagi delikatne mam, wiesz? Ach, twoi ludzie RPGami. I to ma tyle. Ale burde lepicki. Ja jestem bardzo, bardzo ostrożny dzisiaj. Tak, pewnie leżysz sobie gdzieś. Na spokojnie, jak się to mówi. Ach! Ale MG36 zakończyło mój smutny i krótki żywot. Rozumiem, rozumiem. Piernicze. Nasi walą do naszych. Pierdalać, kurna! Muszę sobie znaleźć jakąś fajną miejscówkę ukrytą. Mówisz? Zobaczymy, ale też ruszaj się, kurczę, wiesz, bo ja cię mogę nie znaleźć. Ty sobie możesz rozkocznie gdzieś tam leżeć, nie? No dobra, niech ci będzie. Ja pierniczę, spawnuję cały czas. I co, i giniesz? No, nie mogę się ruszyć. Nie wiem, czy to podnoszą mnie ludzie, czy co? Dobra, jak chcesz powalczyć, to ja, dobra, to ja ruszam do boju. Gdzieś tam. Ajajajaj, co tu się... Ale to ludzie wiedzieli, że tu będzie rzeźnia, wiesz? Ale ty pewnie masz jakiś ciężki sprzęt, kurde, jak ja cię znam. Nie, żołnierzem gra, wiesz? No to jest właśnie ciężki sprzęt. No mogłem supporta wziąć, nie? To byłby cięższy troszeczkę. No tak, to też prawda. Ła, to był mój, kurde, ja go nie wyk... Właśnie, to nie był mój. Kurde, przecież zabiłem! Która z tyłu? Kurczę, chciałem, wiesz, zabić gościa i lekko poleczyć ziomków, nie? Bo tam kilkunastu koło niego się pojawiło. I? No i no, oczywiście standardowo dobił mnie ktoś od tyłu, nie? A, tak bywa, niestety. Gdzie może być Roy? Staram się dynamicznie czołgać, że niby jest akcja. Dynamicznie czołgać w miejscu. No ja latam trochę ukryty. Czy ziomka udam się? Ajajajaj, chyba niedźwiedzia. Zafundowałem. Kurczę, nie chodzi mi dzisiaj płynnie ta gra. Wyjątkowo. A, no to kurde się zdarza. To... Nic na to nie poradzisz. No. Bo wiesz, na przykład jak mam 64, nie, no to wiesz, to, no, to no, też nie ma żadnego problemu. Wprawdzie wtedy nie nagrywam. No. Chciałem uleczyć go. Kurde, jak to poszło? Ja po prostu nie widziałem, co się dzieje. Mam punkt! drugi już punkt. Chyba tak, się tak, dwa, tak. Jest jakoś tak, nie wiem. Ja już pogubiłem się w tym, ale na pewno widzowie to tak, na pewno kontrolują. No to dobrze, to wow, ale ja mam Alaronik, 17 zabójstw, 7 zgonów, Elek, 15-4. Ty, Pale, Przod, 13-6. Jak u ciebie pierwsza trójka wygląda?
Kwiatek 09911-9, Teron 305-8-10, Szewarek 11-10, Rojofał 13-6-8. A, ty jesteś skubańcu na czwartym. Słabo to było. Wiesz, miałem kilka takich fajnych akcji, wiesz, gdzie troszeczkę trenuję wyskakiwanie za przeszkody, nie? A nie wyłanianie się. No wiesz, to, ale tak jak mówię, no nie chcę być, wiesz, tancerzem, który nasrał na tancerkę, tak? Ale trochę mi klatkowało to wszystko. Trochę lepiej, nie wiem, może się obudzi ta gra. Dobra, spoko. A ja teraz w pierwszej rundzie zagrałem tchórzliwym snajperem i daję słowo, że wiesz, mimo twoich wyzwań wiesz, nie na... Wiesz, tak będziesz grał snajperem, a ja żołnierzem, to słabo. Jeśli ty snajper, ja snajperem, podwójnie słabo, a dwaj żołnierze, no to wiesz, to większe prawdopodobieństwo. Tak jest, przekonałeś mnie. Znaczy... Propozycja, wiesz, żeby wiesz, bo to nasze armie walczą, my tutaj, wiesz, dyrygujemy, tak? Nadzorujemy, koordynujemy. To tak sobie myślałem, że warto mieć dystans, ale wziąłem tym razem supporta, jeżeli nie masz nic przeciwko temu. Absolutnie nie. Zawsze to, wiesz, jakiś dalej blisko dystansowiec, prawda? Tak. To się zgadza. Ale wiesz co, powiem ci, że między te... wchodzenie między te kontenery, to wywołują u mnie zimne przerażenie. Tak. To jest wieczna niepewność, wiesz, kto z jakiej strony, kto co i jak, nie? Bo ja ludzie z shotgunami po prostu, wiesz, uprawiają tam totalne szaleństwo. Aha. Ale gościa zaskoczyłem! O to chodzi, Rojo! Wreszcie, żeś się nauczył skakać w tej grze. Cholera. Tam przebieg. Cholera! Dobra, Rok, pora skrzyżować klamki. Pora wyjąć szpady. Nie, też nie. Dobra, on jest tamtąd. Profilaktyczny grenade. Ajajajaj, dałem się zrobić. Dobra, ja sobie wezmę. Uła! Żeby nie było. Ach, to ten koleś ze strzelbą. Kurde, szereg. Już go wcześniej zdjąłem grając snajperem. Aha. Ale teraz mi się nie udało. Cały czas piszę, wiesz, maciekziomek.pl, mnie zabija. Cały czas myślę, że to Maciaszek, wiesz, wreszcie mnie ubiłeś. Ja się nie mogę zmierzyć. Za bardzo. Nie no, dzisiaj u mnie z płynnością, kurczę. Tak sobie. Pierdzielę. Wow, no! Wiesz co, ja bez czujnika ruchu to naprawdę jak bez oczu teraz. Ty mnie gdzieś tam dopadłeś po drodze, bo już nawet przestałem... Nie wydaje mi się, ostatnio mam jakieś słabe łowy tutaj na razie. No nie! Ja cię kręcę. Wiesz co, tutaj skill skillem, ale ty tak przypadki czasami decydują. Tak, no to jest oczywiście... Bez dwóch zdań. Chociaż jak człowiek jest rozsądny, to teoretycznie może biec, wiesz... Ajajaj, 500 na raz. O, ale kogoś tam ubiłem, ale... Dobra, fatalnie nie jest, ale dobrze też nie. No ale o to chodzi, żeby nasz team dał radę. A nie o moje gwiazdorskie wyczyny. Kurde, zablokował mi drogę, mój człowiek, ale dobra. Żyjemy jeszcze. Dobra. Ja pierniczę, tu jest tłum. Ty sobie wyobrażasz tu na 64-osobowej mapie, co by się działo? No, domyślam się, że byłoby grubaśnie. Nie wiem, po co mi tu tłumik tak w ogóle, wiesz? Wow! To nie zawsze jest super, wiesz, potrzebny. No, przecież tutaj, wiesz, nie ma znaczenia, czy ktoś cię widzi, czy nie. To jest, wiesz, centralnie biegasz... Biegasz i strzelasz. Ajajaj. I masz nadzieję, że to nie twój. Nie inaczej. Oh, shit. Co to tak chodzi? My będziemy musieli kiedyś rozegrać bitwę, wiesz, na polu 8x8 albo, wiesz... Mhm. Pierdziu. Mam skłonność do walenia do swoich ludzi. No bywa, wiesz, jeszcze gdy jest takie zamieszanie, to wiesz, trudno się dziwić, że... Kurde, waliłem po kuśko, nie. Zabił mnie koleś, jeszcze rzucił mi apteczkę, wiesz, ale zabił mnie wróg, nieprzyjaciel. Także nie wiem, o co mu chodziło.
powiem pewnie, że... Nie, dobrze, fatalnie, dobra. Ach! O, nie wiem, kto wygrał, na pewno nie ja. Pięknie, Rok. Dzisiaj jest ewidentnie twój dzień. No wiesz, to są ludzie, bo ja jestem na samych dołach, wiesz? No, powiem ci, że u mnie też nie jest za ciekawe. Ja cię kręcę, ale to jest ten. Dobra, może się uda zrehabilitować w następnej rundzie. No ty już się zrehabilitowałeś, podwójnie. Aha, no tak, tak, w tym sensie, że wiesz, wynikowo. Aha. Ja mam wrażenie, że z każdym rozegranym meczem my, dwaj, wypadamy najgorzej tu w tej całej drużynie. Tak, tak, zauważyłem, że w wojnach to... Ale o to chodzi, żeby, wiesz, żeby ludzie się... Tak, tak, to o to fajnie chodzi, żeby... bawili, wiesz, żeby po prostu to zaaranżować i tak dalej, nie? U mnie w pierwszej trójce ty pale przod, czarny 1364, macieksiomek.pl. U ciebie? U mnie w ban 69owy, Milo 377 i Kwiatek 099. Tak jest. No to był tak. To jest. Kurde, wiesz co? No. Jeszcze tak sobie zastanawiam, kiedyś moglibyśmy spróbować z taką komunikacją, żeby nas było słychać poza. Znaczy tak, żeby ludzi nie było słychać, ale żeby nas mogli słyszeć w trakcie walki. Aha, rozumiem, rozumiem. To by mogło jakby wpływać... No tak, szczególnie jakieś, wiesz, odezwy do boju i tak dalej, prawda? No. Ja też właśnie, wiesz, fajnie jest jak tak robimy, ale też mnie kusi i też ludzie namawiali do tego, żeby spróbować... Kurwa, robot mi zasłania obraz, no! Nie, masz rację, Rok, to mogłoby podkręcić atmosferę, jak najbardziej. Nie, no to... Kurde. Kuda idziesz? Niedźwiedź. Tak? Dobra, ja no. To będę koordynował. Co ja mam w ogóle za wpływ, jeśli chodzi o koordynację? Tu nic nie wymłodzę. Nie, tragedia po prostu. Co, tak niewesoło? Wow! Kurde, jak ja nie lubię, jak walą kolesie z tuby na takiej mapie. Mm-hmm. No ale cóż, to jest dopuszczalna taktyka jak najbardziej. Mam dla ciebie naboje, chodź, bierz! Nie. It's not my day. Nie, fatalnie mi to chodzi, czego zrobię? Może teraz. Wow, jak chcesz, to możemy to powtórzyć, wiesz, to ludzie się tylko ucieszą grający. Jeżeli coś, wiesz, tam potrzebujesz, ale to kurde, teraz nie wyjdziesz z gry. Nie, już jest okej, wiesz, to jest moja wina, tak? No, wiesz, ja swoim błędem technicznym nie niszczę ludziom zabawy, tylko sobie, także mi to wisi, nie? No tak. Gdzie snajperzy się mogą czaić tam gdzieś na brzegach? I gdzie się Rojo może czaić? To jest pytanie. I zdejmij, chłopie, ten tłumik, jak rany Chrystusa. Chociaż teraz nie ma czasu na zabawę z tłumikami, bo trzeba grać. Gdzie ten strzela? Ktoś ze środka? Cholera wie. Shit. No. Ajajaj. Kurczę, mało healerów tu mam. Jeszcze nikt mnie nie uleczył. Znaczy może ktoś mnie tam uleczył, wiesz, ale... Nie ma tego nacisku na heal, gdzie on przecież bardzo pomaga i wpływa. No i dupa. No i dupa, kurwa, 5 godzin, ja pierdolę, zmiana magazynka. Szaleństwo, co? No jak cholera po prostu. Wiesz, tutaj ciężko w ogóle healować, bo wiesz, na tym terenie to praktycznie giniesz co 5 sekund. I... Ale masakra, prawie. Ale był młynek w pewnym momencie, dosyć, wiesz, gorący. Thank you.
Trochę zwolniłem akcję, może niepotrzebnie. Wow! Ale ładny kwiatek. Tak. Co rozumiesz poprzez kwiatek, sorry, bo nie jarzę. To ten. Ja pierdziu, to twój człowiek się nazywa kwiatek i nie. Aha, że człowiek mój tak się nazywa. No. Dziękuję. Nie pierniczy, wiesz, czasami jest taki tłok obok mnie, że nie wiem, czy wiesz, czy strzelać, czy nie wiem, czy ustępować z drogi, czy to moi, czy to tak, twoi. Tak, wiesz, ze strachu, żeby swojego nie załatwić. Nie? No. Dobra. Zaś łeb w łeb, dobrze. Wiesz co, ja potrzebowałem po prostu troszeczkę dłuższej rozgrzewki, zauważyłem, wiesz? No, mogliśmy pograć zawsze, wiesz. Ło! Zajebiście rakieta przeleciała przez kontenery, wiesz, kompletny random. M26 mas. Muzyczka, wiesz, symbolizuje zwiastun. O, ja cię kręcę. No, dzisiaj jest, wiesz, dzień mojej ekipy. Nie mój, na pewno nie mój. Rozpieprzyłeś nas konkretnie, także ogromny szacun. Błagam cię, Rojo. Ja mam ostatnie miejsce w swojej drużynie, to jest, wiesz... Ale nie mówię o tobie, człowieku. Kto by cię tam szukał na tabeli? Chodź o twoją ekipę, twoich ludzi. Tak. Bardzo fajnie, wysoki poziom, naprawdę. U mnie na topie maciekziomek.pl, po raz kolejny, typale Przod i Illoidis DS. U mnie kwiatek 099, Milo 377, RFX Leskaw 09. Także dziękujemy wam bardzo, nie? Chyba nie będziemy dalej bawili się? Nie. Trzy rundy jak najbardziej chyba wystarczą. Tak, uczciwie po prostu, wiesz, żeby ewentualny remis rozwalić, prawda? Tak jest. Zatem pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie. Jak dla mnie było niezwykle przyjemnie, szczególnie wynik, bo sama gra to już gorsza sprawa. Dobrze, zaczynałem się o ciebie martwić. Kochani, w takim razie, no nic, do zobaczenia w następny czwartek. Hej, pa, pa!